Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W tragicznych okolicznościach w domu mieszanej rodziny polsko-tajskiej w Costessey, niedaleko Norwich we wschodniej Anglii, znaleziono ciała czterech osób. Ofiarami są 45-letni Polak, jego dwie córki w wieku 12 i 9 lat oraz 36-letnia siostra żony pochodzącej z Tajlandii. Policja brytyjska ujawniła, że krótko przed tragicznymi wydarzeniami 45-letni Polak skontaktował się z funkcjonariuszami, wyrażając swoje zaniepokojenie stanem psychicznym. Mimo tego pierwszy telefon, który wpłynął do policji o godzinie 6 rano, nie został potraktowany z należytą powagą, a pomoc nie została wysłana na miejsce. Dopiero po kolejnym zgłoszeniu od zaniepokojonego sąsiada, które wpłynęło o godzinie 7 rano, funkcjonariusze przybyli na miejsce zdarzenia o 7:15. Na miejscu odkryli ciała z widocznymi obrażeniami. Sekcja zwłok mężczyzny wykazała pojedynczą ranę kłutą szyi, podczas gdy kobieta miała więcej niż jedną taką ranę. Sekcję zwłok dziewczynek zaplanowano na środę. Policja po dokładnym zbadaniu okoliczności sprawy oświadczyła, że nie poszukuje nikogo w związku z tą tragedią, co sugeruje możliwość rodzinnego dramatu. Sprawa ta wywołała ogromne poruszenie, nie tylko z powodu tragicznej śmierci czterech osób, ale również ze względu na reakcję policji na pierwotne zgłoszenie. Niezależny organ nadzorujący działanie policji rozpoczął dochodzenie w sprawie reakcji policji na zgłoszenie mężczyzny, który wyraził obawy dotyczące swojego stanu psychicznego. Prokuratura Krajowa ogłosiła aresztowanie ostatniego podejrzanego w sprawie głośnego napadu, do którego doszło w 2013 roku w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej. Sprawa ta od dawna budziła zainteresowanie opinii publicznej z powodu brutalności napastników i dużej kwoty skradzionych pieniędzy. 14 marca 2013 roku w podwarszawskiej miejscowości Wólka Kosowska doszło do napadu na konwojentów firmy ochroniarskiej, którzy przewozili 4,2 miliona złotych. Napastnicy, uzbrojeni w broń palną, zaatakowali konwojentów, oddając co najmniej 7 strzałów. Dzięki kamizelkom kuloodpornym ochroniarze przeżyli, choć doznali poważnych obrażeń. Sprawcy zabrali pieniądze i zbiegli z miejsca zdarzenia. Początkowe śledztwo doprowadziło do szybkiego ustalenia i oskarżenia dwóch sprawców. Jednakże pozostali uczestnicy napadu przez długi czas unikali sprawiedliwości. W kolejnych latach udało się zidentyfikować i oskarżyć kolejnych dwóch napastników. Mimo to, jeden ze sprawców pozostawał niewykryty. Ostatni z podejrzanych, Piotr G., pseudonim Gula Welgulczas, został aresztowany po tym, jak prokuratura otrzymała anonimową informację na jego temat. Śledczy zweryfikowali informacje wskazujące na jego udział w napadzie. Kluczowym elementem było ustalenie, że Gulczas nabył mieszkanie w Warszawie za gotówkę w wysokości 357 tysięcy złotych, mimo braku oficjalnych dochodów w latach poprzedzających zakup. Oskarżonemu postawiono zarzuty rozboju z użyciem broni palnej, usiłowania zabójstwa dwóch konwojentów oraz kradzieży ponad 4 milionów złotych. Za te czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. W Gdańsku rozstrzygnięto sprawę Julii Landowskiej, studentki medycyny, która podczas protestów w obronie praw kobiet w 2021 roku użyła kontrowersyjnego okrzyku skierowanego przeciwko partii rządzącej. Sąd Okręgowy w Gdańsku podjął decyzję o uniewinnieniu Landowskiej, podkreślając w swoim wyroku znaczenie swobody wypowiedzi. Julia Landowska znalazła się w centrum uwagi po tym, jak podczas protestu wypowiedziała słowa „je PiS”, co doprowadziło do postawienia jej zarzutów. Początkowo, w 2021 roku, policja zarzuciła jej używanie wulgarnych słów w miejscu publicznym. Sprawa trafiła do sądu, gdzie w pierwszej instancji Landowska została uznana za winną, lecz odstąpiono od wymierzenia jej kary, nakładając jedynie grzywnę w wysokości 50 zł. Sprawa nabrała dalszego biegu, gdy pełnomocnik Landowskiej złożył apelację od wyroku pierwszej instancji. Argumentował, iż wypowiedź studentki należy traktować jako element swobody wypowiedzi, zwłaszcza w kontekście ważnego społecznie protestu. Sąd Okręgowy, rozpatrując apelację, przychylił się do tej interpretacji. Sędzia Anna Czaja
uzasadniając wyrok uniewinniający, wskazała na to, że choć użyte przez Landowską słowo jest uznawane za nieparlamentarne, to w kontekście protestu społecznego nabrało ono innej wartości. Sąd uznał, że w obliczu silnych emocji i ważnej debaty publicznej wyrażenie niezadowolenia, nawet w sposób kontrowersyjny, mieści się w granicach swobody wypowiedzi. Julia Landowska, obecna na rozprawie, wyraziła ulgę i zadowolenie z werdyktu. Podkreśliła, że sprawa trwająca przez 3 lata stanowiła dla niej i jej rodziny duże obciążenie emocjonalne. Wyraziła wdzięczność swoim pełnomocnikom za wsparcie i obronę jej praw. Wyrokiem sądu obciążono Skarb Państwa kosztami postępowania, podkreślając tym samym, że obrona swobody wypowiedzi jest kluczowa w demokratycznym społeczeństwie. Wyrok jest prawomocny i nie podlega dalszemu zaskarżeniu, co czyni go ważnym precedensem w kwestii oceny granic swobody wypowiedzi w kontekście protestów społecznych. W powiecie kozienickim doszło do przykrych incydentów, które skutkowały utratą oszczędności przez 2 mieszkańców, w tym 83-letnią seniorkę. Oboje padli ofiarą oszustów internetowych, zachęceni obietnicą szybkich zysków z inwestycji w gazociąg Baltic Pipe. 83-latka, zachęcona reklamą na portalu społecznościowym, postanowiła zainwestować swoje oszczędności. Po zostawieniu danych kontaktowych została szybko skontaktowana przez oszustów, podających się za doradców inwestycyjnych. Seniorka, kierując się ich sugestiami, dokonała przelewu, mającego na celu potwierdzenie rzekomych zysków z inwestycji. Niestety, po krótkim czasie jej konto bankowe zostało zablokowane, co stało się dla niej sygnałem, że padła ofiarą oszustwa. W efekcie straciła 20 tysięcy złotych. Podobny los spotkał 42-letniego mężczyznę z tego samego powiatu, który również został przyciągnięty perspektywą inwestycji w gazociąg. Niestety, podobnie jak w przypadku seniorki, jego działania skończyły się utratą pieniędzy. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach, podkomisarz Ilona Tarczyńska, podkreśliła potrzebę zachowania ostrożności wobec reklam obiecujących szybki zysk. Policja ostrzega przed udostępnianiem danych do logowania w bankowości elektronicznej oraz danych kart płatniczych nieznanym osobom. Dodatkowo, mundurowi przypominają, aby nie instalować na urządzeniach służących do operacji bankowych żadnego dodatkowego oprogramowania, takiego jak aplikacja AnyDesk, która może być wykorzystana do przejęcia kontroli nad urządzeniem przez oszustów. Wszelkie podejrzane sytuacje, szczególnie te dotyczące transakcji finansowych i inwestycji, powinny być natychmiast zgłaszane odpowiednim służbom. Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli znaczącą ilość nielegalnego alkoholu podczas przeszukań na terenie województwa podlaskiego. W rozlewni i magazynach, między innymi na posesji pod Białymstokiem, znaleziono ponad 5 tysięcy litrów bimbru. W związku z tą sprawą zatrzymano 2 osoby. Pierwsze znalezisko miało miejsce na prywatnej posesji w pobliżu Białego Stoku, gdzie w różnych pojemnikach i butelkach przechowywanych było ponad 2600 litrów alkoholu o mocy od 20 do 50%, nieposiadającego wymaganych znaków akcyzy. Na miejscu zabezpieczono również szeroki asortyment aromatów, syropów, etykiet, zakrętek i pustych butelek, służących do produkcji i rozlewania bimbru. Dodatkowo w 3 garażach w Białymstoku funkcjonariusze KAS odkryli kolejne 2,5 tysiąca litrów nielegalnego alkoholu wraz z aparaturą do jego produkcji. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Białymstoku przez Podlaski Urząd Celno-Skarbowy. 2 zatrzymane w związku z tą sprawą osoby są podejrzane o produkcję, rozlewanie i przechowywanie nielegalnego alkoholu. Grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności. Podkomisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy Podlaskiej KAS, poinformował, że gdyby zarekwirowany alkohol trafił na rynek, straty dla budżetu państwa mogłyby wynieść blisko 172 tysiące złotych. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed zakupem i spożywaniem alkoholu z nieznanych, nielegalnych źródeł. Laboratoria KAS potwierdziły w przeszłości wykorzystanie szkodliwego alkoholu technicznego w produkcji bimbru, który jest sprzedawany na czarnym rynku. Takie substancje są zwykle stosowane w przemyśle, na przykład do produkcji płynów do spryskiwaczy czy podpałek do grilla, i są szkodliwe dla zdrowia. Thank you.
Ostatnie dni przyniosły niepokojące wieści z Poznania, gdzie w Galerii Poznania miało dojść do serii agresywnych zachowań ze strony grup nastoletnich chuliganów. Sytuacja ta szybko stała się tematem szeroko komentowanym na terenie całego kraju. W tym kontekście miasto odwiedzili znani sportowcy. Paweł Fajdek wraz ze swoim trenerem, Szymonem Ziółkowskim, którzy postanowili w humorystyczny sposób odnieść się do panujących nastrojów. Zjawisko to, opisywane w lokalnych mediach, polega na zaczepianiu klientów, żądaniu od nich pieniędzy oraz agresywnych zachowaniach, takich jak plucie z balkonów czy rzucanie przedmiotami. Jedna z relacji świadków mówi nawet o incydencie z użyciem butelki, która trafiła w głowę przechodnia. Zgromadzenie młodzieży w galerii handlowej, oskarżane o zaczepki wobec klientów, próby kradzieży, a nawet grożenie z użyciem broni, stało się przyczyną niepokoju wśród mieszkańców i odwiedzających centrum. Wzmożona aktywność nastolatków, szczególnie w weekendy, wywołała szereg dyskusji na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach takich jak Galeria Poznania. W odpowiedzi na te zdarzenia, Szymon Ziółkowski opublikował na swoim profilu w serwisie X zdjęcie, na którym widać jego i Pawła Fajdka stojących przed galerią. Znani sportowcy pozują z groźnymi minami, co miało być humorystycznym nawiązaniem do sytuacji związanej z gangiem nastolatków. Ziółkowski dodał do zdjęcia komentarz pełen ironii. Dawać nam tu tego ganga nastolatków. Przeszukamy tornistry i zarekwirujemy kanapki. Porządek ma być. Co należy odczytywać jako żartobliwą reakcję na nagłośnioną sprawę. Choć wpis miał charakter satyryczny i z pewnością nie należy traktować go dosłownie, podkreśla on, jak bardzo sytuacja w Galerii Poznania zyskała na rozgłosie. Poznański radny, Wojciech Chudy, zabrał głos w sprawie niepokojących doniesień dotyczących zachowań grupy nastolatków w centrum handlowym Poznania. W związku z tymi niepokojącymi informacjami, radny Chudy, przewodniczący Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zapowiedział podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie sytuacji. Podkreślił, że do tej pory komisja nie otrzymała bezpośrednich doniesień o działaniach tzw. gangów nastolatków. Jednak gwałtowny wzrost zgłoszeń na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa, zarejestrowanych w krótkim okresie, jest zjawiskiem niepokojącym i wymaga szczegółowego zbadania. Radny Chudy zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania problemu, zapowiadając, że kwestia ta zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Planowane jest również zwrócenie się do służb miejskich, takich jak Policja i Straż Miejska, o intensyfikację patroli w rejonie centrum handlowego, szczególnie w okresie ferii zimowych, kiedy to większa liczba młodzieży przebywa poza domem. Radny apeluje także do opinii publicznej o zachowanie spokoju i nieprzesadzanie w ocenie sytuacji. Podkreśla, że niepotrzebne eskalowanie napięcia i kreowanie negatywnego wizerunku pewnych grup społecznych może prowadzić do nieporozumień i niesprawiedliwych generalizacji. Trzeba to sprawdzić i zrobię to na posiedzeniu najbliższej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania w przyszłym tygodniu. Komisja będzie pewnie też wnioskowała do Policji i Straży Miejskiej o systematyczne patrole w miejscach przebywania nastolatków w okresie ferii zimowych, pisze Chudy. Radny radzi, by osoby komentujące sytuację nabrały większego dystansu do sytuacji, ponieważ, co podkreśla, ich słowa przyczyniają się do kreowania tej części miasta jako nowojorski Brownsville, a wszystkich nastolatków przebywających w galerii jako młodocianych przestępców. Głos zabrał również emerytowany gangster o pseudonimie Western. W swojej wypowiedzi postawił ultimatum, podkreślając, że jeśli jeszcze raz nastoletni gang pojawi się w galerii, to wkroczy on i jego ekipa, aby zrobić porządki. Hasta la vista. Posłuchajcie, zobaczcie, to łopatologicznie tym harcerzykom z Galerii Poznań. Stworzyliście sobie strefy, bandy i tak dalej, które rejujecie normalnych ludzi, pożykami się, gazujecie się i tak dalej. Leśne przygłupy, w co wy się bawicie? Normalnych ludzi zastraszacie tutaj i tak dalej. Wiadomo, policja już się wami zainteresowała, ale wiem, prawda pasuje. O, złapali mnie na 48, będziecie się chwalić. Jeżeli raz to się raz powtórzy, to nie będzie tak jak teraz. Siła argumentu.
tylko wjedziemy, zasuniemy albo siły i porobimy piacha, pięć imion i nazwisk was już znam. Porobimy was dla przykładu z dwóch niepełnosprawnych. Bo jest, że jesteście niepełnosprawni intelektualnie, to zaczynam w to wierzyć. Bo ja jestem zawodowym kurczem i kilka takich rzeczy mamy w głowie. Także słuchajcie, leź te przygłupy jeszcze raz i jesteście dalsi i nie będę sam. Karol, pozdrawiam. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.